Okej, okay. Dzisiejsze słowo będzie dotyczyło pewnych rzeczy, które wydarzają się w naszym życiu, chcąc, nie chcąc, ale które tak naprawdę niekoniecznie muszą mieć na nas wpływ. I w Efezjan 6 rozdział jest napisane tak. W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. I co to znaczy? Tak? Przychodzi, bo to brzmi dość enigmatycznie. No jak mam umacniać się w Panu? Jak mam umacniać się w potędze Jego mocy? O co jakby chodzi, tak? W dodatku on mówi, że umacniajcie się, żeby być gotowym na dzień zły. Czyli nie umacniajcie się po prostu, żeby być umocnieni, tylko on mówi, że może tak być, że będzie dzień zły, że coś złego się przydarzy, bo tak to jest werset 13. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły. Tak? On mówi o dniu złym. A wcześniej jeszcze mówi w 11. Przywdziejcie pełną zbroję, abyście mogli ostać się wobec zasadzek diabła. Czyli on wymienia dwie rzeczy, po co mamy się umacniać w Panu i w potędze Jego mocy. On wymienia zasadzki diabła i on wymienia dzień zły. Czasem dzień zły niekoniecznie jest związany z diabłem. On po prostu wydarza się z jakiegoś powodu, ponieważ żyjemy na tym świecie, ponieważ ten świat jest tak skonstruowany, że jak puścisz cegłę z 15 piętra, ona na bank spadnie. I oby nie spadła komuś na głowę, tak? Ale właśnie o to chodzi, w sensie, że pewne rzeczy funkcjonują same z siebie. Nie wiem, ja na przykład kiedyś grałem piłkę i postanowiłem, a muszę być twardy i będę po prostu tak cisnął, żeby dobrze, żebyśmy wygrali, żeby nasza drużyna wygrała. I tak cisnąłem, że w pewnym momencie, kiedy miałem zderzyć się z obrońcą, który pilnował, jakby, żebym nie wszedł w pole karne z piłką, to tak zdarzyłem się, że w piszczelu złamałem nogę. Tu po środku. Czy to diabeł zrobił? Chyba nie. Bo diabeł jakby, no... Owszem, on może się ucieszył, ale to była moja decyzja. Ja zdecydowałem, okej, będę taki konkretny i tak będę grał i nie będę patrzył, będę po prostu... lał jak mogę, nie? Żeby tylko jakby wygrać. I złamałem nogę. Natomiast jeszcze jest mowa, oprócz tego, że dzień zły, jest mowa o tym, że oczywiście, że diabeł może powodować dzień zły i mogą się wydarzać takie sytuacje w naszym życiu, tak? Tak jak jest napisane, abyśmy mogli się ostać wobec zasadzek diabła. I zanim powiem, o co chodzi z tą potęgą jego mocy, to zasadzki diabła, one na ogół polegają na oszustwie. Ponieważ diabeł nic nie może z siebie dać, jak tylko to, że potrafi oszukiwać. On nie jest w stanie cokolwiek zrobić mocniejszego aniż oszustwo. Jest napisane, że on jest kłamcą, on od początku kłamał i on jest ojcem kłamstwa. Czyli wszelkie źródło oszustwa... Ono bierze się z diabła. On jest tym początkiem. I teraz zasadzki diabła polegają na tym, że diabeł chce ciebie oszukiwać. On chce albo koloryzować twoją sytuację, że ona jest taka tragiczna i taka zła, albo powodować, żebyś ty załamywał się obecną sytuacją, którą przychodzisz w życiu, albo żebyś był zniechęcony gdzieś tam, żebyś upadł w swoich myślach, żebyś był zdegradowany w swoich myślach. On chce stworzyć taką atmosferę w twojej głowie, żeby tobie nie chciało się podnieść. I czasem nawet, już nawet logicznie widzisz pewne rzeczy, logicznie dostrzegasz, że będzie dobrze, ale ponieważ ten stan takiej depresji, takiego smutku, takiego czegoś w głowie ciągle trwa, to nawet logicznie już nie potrafisz myśleć. Ja nawet nie mówię o rzeczach Bożych, żebyś popatrzył z perspektywy Boga na rzeczywistość, jaka jest. Tylko nawet po ludzku, logicznie. W sensie przez nasz umysł naszego ciała po prostu, że widać, że nie będzie aż tak źle, ale ty jednak jesteś tak mocno jakby
przez diabła oszukany, dociśnięty, że wydaje ci się, że nawet na logikę, w sensie, że ta logika, ona nie zadziała, na pewno będzie gorzej, jeszcze gorzej. Więc dlaczego tak jest? Diabeł chce ciebie zmiażdżyć, żebyś zniknął. Chce ciebie zabić, bo jesteś stworzeniem Boga. Szczególnie jeśli jesteś dzieckiem Boga. On chce to spowodować w twojej głowie i on wpływa na ciebie z zewnątrz. To nie jesteś ty. To nie jest tak, że to, co wydarza się w twojej głowie, to jest stan twojego umysłu, że to ty powodujesz. To diabeł powoduje z zewnątrz, przychodząc do ciebie i próbując ciebie przekonać, krok po kroku. Oszustwo za oszustwem. Coś, co wydarza się... Nie po prostu on przyjdzie i ci powie, nie wiem, otwarcie na przykład, od razu wszystko. Nie, on zacznie od... Ponieważ on jest ojcem kłamstwa, on jest idealny w manipulowaniu. On jest jakby zawodowcem. On jest kimś... Nie ma lepszego zawodowca od kłamania. Diabeł jest total full professional zawodowiec, w ogóle jakkolwiek go nazwać, żeby ciebie oszukać. I dlatego mówi apostoł Paweł, natchniony przez Ducha Świętego, w końcu moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. I zobaczmy, czym jest Jego moc. I oczywiście ja chcę przejść dalej. Tam jest tyle informacji, że dzisiaj tego nie ugryziemy wszystkiego. I ja będę wiele myśli skracał. Jest napisane w Rzymian 1,16. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. Czyli kiedy on mówi, kiedy apostoł Paweł, natchniony przez Ducha Świętego, mówi, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy, ale tłumaczy gdzie indziej, w innym miejscu, czym jest ta moc? On mówi, że Ewangelia Chrystusa, ja jej nie wstydzę się, ponieważ to ona jest mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. Ja jestem przekonany na 100%, że Bóg potrafi działać w niesamowity, nadprzyrodzony sposób, dotykając naszych umysłów, naszych serc, naszych ciał, uzdrawiając nas, powodując przemianę umysłu. Duch Święty właśnie po to jest, żeby powodować przemianę naszego umysłu. On był nam po to dany, żeby przypomnieć prawdę. Przypomnieć to oznacza, że zaaplikować prawdę do naszej głowy, czyli przemiana umysłu. A więc Duch Święty potrafi robić te wszystkie rzeczy i będzie je robił i robi je z nami, ale on chce skupić, tutaj Paweł chce skupić uwagę naszą, że Ewangelia sama w sobie, ona jest czymś wyjątkowym. Dobra Ewangelia, czyli dobra nowina. O czym dobra nowina? O zbawieniu, o ratunku dla ciebie. O tym, że on ciebie uratował. A więc, ponieważ Ewangelia jest mocą Bożą, a on mówi, umacniajcie się, tak, w mocy Bożej, w potędze Jego mocy. A więc co on mówi dokładnie w tym wersecie, w Efezjan 6? On mówi, bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Czyli umacniajcie się w Panu i w Jego Ewangelii. Umacniajcie się w Panu, dlaczego? Bo sam Pan jest tą Ewangelią. I dalej my to zobaczymy. To jest w ogóle niesamowite. To jest cudowne. Jezus jest chodzącą Ewangelią. Jezus jest dobrą nowiną dla każdego z nas. Ktokolwiek spotyka Jezusa, on spotyka dobre wiadomości. On dostaje nadzieję, on dostaje pokój, on dostaje radość. Problem jest taki, że diabeł przychodzi i wykrada to ziarno, które było zasiane w ciebie. I oszukuje. I zobaczmy teraz, przejdźmy, to był wstęp. I teraz przejdźmy do już bardziej do meritum. Werset po wersecie patrząc. 11 werset mówi, przywdziejcie pewną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Czyli on mówi, załóżcie na siebie zbroję. O, co on ma na myśli, apostoł Paweł, kiedy to mówi? Kiedy on mówi o zbroi, on ma na myśli, że to, co mieli rzymscy wojownicy, to samo my mamy na siebie nałożyć. I oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz każdy z nas przychodził do kościoła w zbroi. Nie to mam na myśli. To jest obraz, pewien, on pokazuje nam pewien obraz tylko, że ta cała zbroja,
To jest właśnie, jak ja umacniam się w Panu i w Jego Ewangelii, nakładając na siebie Ewangelię, nakładając na siebie zbroję. I to tak wyraźnie to widać w kolejnych wersetach. A więc, żeby oszustwo diabła nie mogło dotykać mojego życia, mojego serca, żeby smutek mnie nie dołował, żeby przygnębienie, żeby różne okoliczności nie wciskały mnie w ziemię, załóż na siebie pełną zbroję. Zacznij chodzić w zbroi. Zostań wojownikiem. Zostań wojownikiem, który będzie walczył Ewangelią, tą zbroją, którą ma. I dalej. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, czyli przeciwko ludziom. Tak? To o tym jest mowa. Krew i ciało. My nie toczymy walki z ludźmi. To nie jest nasz cel. Ale przeciw zwierznościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich, tak? Na wyżynach czyli generalnie, gdzie jest przestrzeń, tam panuje diabeł, w sensie panuje ziemia. Ponieważ Adam i Ewa stracili panowanie nad ziemią, on zaczął panować na ziemi. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierznościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego, on jeszcze raz powtarza, znów powtarza, dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się przeciwstawić w dzień zły. Czyli zakładając na siebie pełną zbroję, jesteśmy w stanie przeciwstawić się. I to w ogóle chcę zaznaczyć, że to kazanie jest też dla mnie. W sensie ja go mówię, ale ja go powinienem słuchać. I ja też się cieszę, że ja go jakby mówię, że mówiąc słucham od razu. Więc dlatego weźcie pełną zbroję. Jeśli rzymski wojownik wziąłby tylko, nie wiem, założył tylko na przykład... miałby tylko tarczę i koniec. To nie jest pełna zbroja. On by miał tylko tarczę. Albo miałby na przykład tylko tarczę i miecz. To jest pełna zbroja? Nie, to nie jest pełna zbroja. A właśnie jemu chodzi o to, żebyśmy założyli pełną zbroję. I teraz on dalej zacznie wymieniać, czym jest ta pełna zbroja, która pozwoli nam ostać się w dniu złym. Tak jak tu jest napisane. Abyście mogli się przeciwstawić dzień zły i wykonawszy wszystko, ostać się, czyli nie zginiesz. Nie będzie źle, nie będzie tak, że po prostu umrzesz. Ostaniesz się, będzie wszystko dobrze. A więc, i dalej on zaczyna wymieniać. Stańcie więc, przypasawszy wasze biodra prawdą. I to jest niesamowite. Czyli chodzi mu o to, żeby założyć pas, które będzie trzymał w ogóle całą zbroję, tak naprawdę. A więc i ten pas, który mamy założyć, to nazywa się pas prawdy. I ja pamiętacie, ja powiedziałem, że ta cała zbroja to jest Ewangelia, którą my zakładamy na siebie. I już tłumaczę dlaczego. A więc jest mowa o prawdzie. Stańcie więc, przypasawszy wasze biodra prawdą. I zobaczmy werset, który mówi o prawdzie. Czym jest ta prawda? O czym w ogóle jest gadka? Tak? Bo tak można sobie mówić, przypasawszy biodra prawdą, no świetnie, no fajnie, okej, okay. No ja znam prawdę i tą prawdę znam i tamtą prawdę i w sumie jakby okej, okay, dobra, przypasuję się, ale o co chodzi? I natomiast w ogóle można podawać teraz wiele wersetów, co znaczy ta prawda. Ale zobaczmy, wiadomo, prawda to Jezus, ale okej. Okay. Chcę, żebyśmy bardziej dosadnie to sprawdzili. Bo jak powiesz, jakby sprawdzisz, pomyślisz sobie, okej, okay, przypasawszy biodra prawdą, no okej, okay, przypaszę biodra Jezusem, no okej, okay, no fajnie, no i co? I to mi coś tłumaczy? No tak tłumaczy i nie tłumaczy generalnie. Coś tłumaczy, coś nie tłumaczy. Ale zobaczmy werset w Jana 18:37. Jezus stoi przed Piłatem i to jest ten moment, kiedy zbliża się jego śmierć. I wtedy Piłat zapytał go, a więc jesteś królem? Jezus mu odpowiedział, ty mówisz, że jestem królem. Ja po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
Taki coś wypowiada Jezus, takie zdanie. Ja po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat. Po co on w ogóle przyszedł na ten świat? To było, aby dać, aby zaświadczyć, aby pokazać prawdę, aby uświadomić ludztwo, naród, ludzi na ziemi. Czym jest ta prawda? I przecież my wszyscy wiemy z Ewangelii, to można otwierać masę wersetu. Celem Jezusa było, żeby przynieść łaskę i prawdę. Kojarzycie z Jana pierwszy rozdział. Czyli co Jezus miał dokonać? On miał umrzeć na krzyżu. Gdyby Jezus nie umarł na krzyżu, nie byłoby szans na zbawienie w żaden sposób. Gdyby Jezus nie... Celem Jezusa było to, aby przyjść i umrzeć na krzyżu. To była Jego misja. Dlatego On jest nazwany Mesjaszem. Jego celem nie było tylko pouzdrawiać chorych. Uzdrowić tego, tamtego, tamtego, wielu ludzi uzdrowić. Jego celem nie było również robienie jakichś dobrych uczynków. To było przy okazji. Po prostu On był miłością, dlatego On to robił. Bo On kocha robić, kocha pomagać, kocha akceptować ludzi i tak dalej. Natomiast to nie był Jego cel sam w sobie. Jego celem była śmierć na krzyżu, bo musiał być przyniesiony baranek jako ofiara, która spowoduje, że grzech całego ludztwa spadnie na krzyż, a Jego sprawiedliwość spadnie na ludztwo, na ludzi. I to był Jego cel. A więc, kiedy jest napisane, ja po to narodziłem się i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie, czyli ja po to przyszedłem, żeby umrzeć na krzyżu i żeby właśnie ta prawda ukazała się teraz. A więc, kiedy tam jest napisane w Efezjan to, co czytaliśmy, tak? Ten werset 14. Stańcie więc, przypasawszy wasze biodra prawdą, to co on ma na myśli? On ma na myśli przepasz swoje biodra Ewangelią, dobrą nowiną o tym, że Jezus umarł na ciebie na krzyżu. Ten pas, który zakładali rzymscy wojownicy, on trzymał całą zbroję. On, wiecie, tu... On trzymał na przykład miecz, on potrafił trzymać tarczę, która jak nie była używana, akurat to pas pomagał w tym. Pas utrzymywał pancerz, który był tu założony, tą broń, która tutaj chroniła rzymskiego wojownika. Czyli generalnie pas prawdy to jest fundament, obrazowo patrząc na to, tak, widzimy to, że to jest fundament. Czyli jaki jest w ogóle sens całego chrześcijaństwa i tego, co dokonał Jezus, śmierć na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. A więc ten pas to jest właśnie ta prawda, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu i teraz skoro Jezus umarł za ciebie na krzyżu, teraz ty jesteś nowym stworzeniem. Teraz ty masz inną mentalność. Teraz ty zacząłeś mieszkać w Jego królestwie i być częścią Jego królestwa. I ja muszę założyć ten pas, żeby on mi pomagał utrzymywać, żeby jakakolwiek informacja dociera do mnie, ona dociera uderzając w tą zbroję, która jest założona dzięki temu pasu, który tutaj mam na biodrach. I kolejny, i jeszcze na przykład jeden werset mówi, który będzie wam się nam wszystkim będzie się kojarzył z tym pasem prawdy. W 1 Piotra 1:13. Dlatego przepaszcie biodra, zobaczcie, on znów, tak jak rzymski wojownik miał założyć ten pas prawdy i on mówi tutaj, dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi. Czyli on, Paweł, porównując nas do człowieka, który ma na sobie założoną całą zbroję Bożą, co on ma na myśli, kiedy mówi o tym pasie prawdy? Prawda, co jest przeciwieństwem prawdy? Kłamstwo. A więc to właśnie o to chodzi. Diabeł w dzień zły będzie cię oszukiwał. Celem więc jest założyć pas prawdy. I dlatego Piotr mówi o tym samym. Dlatego przypaście biodra waszego umysłu. Gdzie kłamstwo dociera? Do umysłu. Wszystko tutaj pojawia się
w naszym mózgu, w naszym łbie. Wszystko dzieje się tutaj. Ludzie się potrafią tutaj w głowie nakręcać albo wyluzowywać. Potrafią widzieć strasznych potworów albo samym być dla kogoś potworem i panować nad nim. To dzieje się wszystko tutaj. I dlatego on mówi, przypaście biodra waszego umysłu. Czym? Jeśli biodra mamy przypasać, a tam w Efezjan jest napisane, że prawdą, no to wiadomo, że chodzi mu o to, jeśli mamy aplikować jakąś informację do naszego umysłu, to to musi być prawda, a nie kłamstwo. Dlatego on mówi, przypaście biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Niesamowity werset. A więc, przypasawszy prawdą, to tak naprawdę w życiu chrześcijanina to oznacza, niech twój umysł będzie wypełniany prawdą. Ja robię tak, że kiedy mam jakieś stresujące chwile w życiu, kiedy dzieje się coś złego, kiedy po prostu diabeł chce atakować w różny sposób, różnymi myślami, różnymi sytuacjami, różnym po prostu, nie wiem, maluje mi cały film po prostu, jak i co i w ogóle, to ja wtedy bardzo dużo skupiam swoje uwagi na Słowie Bożym. Albo po prostu czytam, ale w większości, kiedy nie mogę czytać, bo po prostu żyję i trzeba żyć, trzeba coś robić i oczywiście zawsze się nie da, ale na przykład prowadzę samochód, odpalam sobie jakieś kazanie i słucham, które mnie buduje. Tak, po prostu, żeby ciągle trwać w prawdzie, żeby ciągle prawda brzmiała dla mnie. Mózg, on to jest taki zwierzę, nie wiem jak to nazwać, które ma tendencję do skupiania się na moich doświadczeniach albo do skupiania się na doświadczeniu innych ludzi albo patrzeniu na różne takie sytuacje, o ten tak zrobił, ten tak, temu tak się wydarzyło i my szukamy po ludzku jakby tego, jak to będzie. My patrzymy na historię po to, żeby zobaczyć, co będzie w przyszłości. Ale my, którzy uwierzyliśmy w Jezusa, w Ewangelię, nie patrzmy na to, co jest historią. Patrzmy na to, co On dokonał na krzyżu. To jest historia. Czyli ważne jest, na jaką historię patrzysz. Patrz na to, co wydarzyło się na krzyżu. Nie czerp informacji z tego, że tak będzie, bo to się wydarzyło. Nie, ty patrz na Jego krzyż. Skupiaj swoją uwagę na prawdzie. Wiecie, fakty są różne. Fakt jest taki, że na przykład, że coś złego tam stało się w moim życiu. Fakt jest taki, że ktoś coś tam zrobił. Fakt, to są wszystko fakty. Nie da się sprzeczać z faktami, tak? Ale jest coś więcej niż fakt. To jest prawda. Prawda, która jest czymś nadrzędnym niż fakt. Czasem fakt będzie musiał być podporządkowany prawdzie. Czasem fakt czegoś, co się wydarzyło złego, on zostanie przerobiony w fakt, który jest dobry dla ciebie. I teraz, więc z tym pasem sobie wytłumaczyliśmy, że pas to jest, Jezus tłumaczy, że misja Jego była taka, aby przynieść prawdę, aby pokazać, uświadomić, dać świadectwo prawdzie. On to zrobił czynem, umierając na krzyżu. Czyli kiedy mówisz załóż pas, kiedy On mówi tutaj załóż pas, prawdy, to co On mówi? On mówi, załóż na siebie doskonałą ofiarę Jezusa na krzyżu. Zrozum, co się wydarzyło, czego On dokonał, jakie jest działanie tej ofiary, na czym to polega. I potem On mówi w kolejnym, w tym samym wersecie, tylko druga część. Stańcie więc, przypasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Niesamowite. Znów On mówi o czymś, czym jest Ewangelia. Sprawiedliwość jest częścią Ewangelii. Sprawiedliwość, czyli oznacza to, że sprawiedliwy jest tym, któremu Bóg nie ma nic do zarzucenia. To jest sprawiedliwość. To nie chodzi o to, że będziemy dzielić sprawiedliwie. To Malwinie dam 5 cukierków i Robertowi na przykład dam 5 cukierków. Tak? To nie, jestem sprawiedliwy. Dobrze podzieliłem, elegancko, wszystkim porówno. Nie, to w języku biblijnym sprawiedliwość to jest ktoś,
kto jest czysty, kto jest święty, któremu nic nie można zarzucić, że on po prostu jest doskonały, idealny w swoim postępowaniu, w swoim życiu i tak dalej. I my jesteśmy właśnie sprawiedliwi. Bóg dał nam sprawiedliwość za darmo. Chcę, żebyśmy to zobaczyli, jaki pancerz mamy, jaką kolejną zbroję mamy założyć, co mamy rozumieć. Okej, niech będzie 2 Koryntian 5,21, werset, który bardzo lubię cytować zawsze. On bowiem tego, który nie znał grzechu, czyli Jezusa, tak? Za nas grzechem uczynił. Jezus został grzechem. Po prostu, wisząc tam na krzyżu, uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Teraz nazywasz się sprawiedliwością Bożą. Jeśli uwierzyłeś w Jego śmierć, jesteś sprawiedliwością. A Rzymian 3 mówi, lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroku. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Śmieszne, że tu nie ma literki w. W sensie, jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie ma tej literki tam. Tam jest przez wiarę Jezusa Chrystusa. I w ogóle w wielu innych, w Hebrajczyków 12:2, nie, w Galacjan 2:20 jest napisane o tym, że my żyjemy, apostoł Paweł o sobie mówi, że żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus, a moje życie w ciele jest życiem wiary Syna Bożego. Nie życiem wiary w Syna Bożego, tylko życiem wiary Syna Bożego. On wierzy w ciebie i dzięki temu ty masz wiarę Bożą w swoim życiu. To kiedyś na ten temat mówiłem, a teraz nie jest to cel tego przysłania, ale jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Czyli Jego śmierć dokonała to, że my zostaliśmy sprawiedliwi, a więc mamy na siebie założyć ten pancerz sprawiedliwości. Czyli już dwie rzeczy my wyjaśniliśmy sobie, tak? Pas prawdy i pancerz sprawiedliwości. Dlaczego pancerz sprawiedliwości jest tak ważny? Dlatego, że kiedy przychodzą ataki diabła, ty musisz wiedzieć, kim ty jesteś. Kiedy przychodzą jakiekolwiek sytuacje, raz, że ty wiesz o dobrej nowinie, o śmierci Jezusa na krzyżu, znasz prawdę, to jest raz, i widzisz, że w tej ofierze Jezusa na krzyżu jest moje uratowanie, On mnie uratował, moje zbawienie. To jest raz. A dwa, pancerz sprawiedliwości, ty wiesz, kim jesteś, ja jestem sprawiedliwy. Bo inaczej diabeł mógłby przyjść i powiedzieć ci, no, ty jesteś grzesznikiem, Boga nie ma z tobą. Ty jesteś odrzucony. Ty jakby nie nadajesz się. Po co ty masz to czy tamto? Ty już jesteś i tak jakby... A ty nie. Przecież sprawiedliwość jest dana jako dar. Nie na podstawie tego, co zrobiłem. Tylko to jest prezent Boga. A ja wierzę w Jego śmierć. Ja wierzę w prawdę. A więc ja mam sprawiedliwość. I teraz, mając ten pancerz sprawiedliwości, diabeł nie może cię osądzić w żaden sposób. Jeśli ty jesteś świadomy swojej tożsamości, to kim jesteś naprawdę. On nie może cię osądzić, potępić, przyjść do ciebie i ci wciskać kit. On nie może w żaden sposób jakoś podważyć twoje zbawienie i tak dalej, bo jak można podważyć zbawienie, jeśli ja jestem sprawiedliwy i ja to rozumiem? Nie da się podważyć mojego zbawienia. Sprawiedliwość otrzymałem jako dar przez to, że Jezus umarł za mnie. Ważne jest to, co On dokonał, a nie to, co ja dokonuję. A więc okej, jestem sprawiedliwy. Czyli mając pancerz, już zaczynasz się jakby powoli zbroić. Czyli mamy pas, mamy prawdę, mamy pancerz sprawiedliwości. I kolejny werset, on mówi, i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. Nie wiem, jak mówią inne tłumaczenia, czy w gotowość głoszenia Ewangelii. Tam inne macie jakieś, które są otwarte? Jak, Malwina, u ciebie jest? No, gotowość też. Ale gotowość głoszenia Ewangelii, czy po prostu? Jak? I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Okej. Ale tak czy siak,
Obuwszy nogi w gotowość Ewangelii i pokoju. Co to znaczy? To znaczy, że ty jesteś ciągle gotowy, aby głosić Ewangelię. Jeśli ty jesteś gotów, aby głosić Ewangelię komuś, czyli tą dobrą nowinę, to znaczy, że ty jesteś gotów, aby ją samemu sobie głosić. Bo kiedy masz głosić komuś, to ty musisz być jej świadom. I ta gotowość, zauważcie, że tu jest mowa o gotowości, nie o samym i obuwszy nogi w zwiastowanie Ewangelii pokoju. To nie chodzi o samo zwiastowanie, o samo pójście i mówienie. To chodzi o gotowość. Czyli obuwszy nogi w gotowość, to oznacza, że ja w każdej chwili ja jestem gotów. Ja rozumiem Ewangelię, rozumiem, jak On mnie kocha. Rozumiem, że On mi wybaczył. Rozumiem to, że co by się nie wydarzało, jakakolwiek by sytuacja nie wydarzała, On umarł za mnie i On daje mi inną perspektywę. I ja wiem, że On potrafi robić cuda, że na Jego krzyżu jest moje uzdrowienie, że na Jego krzyżu jest pokój mojego serca, że na Jego krzyżu jest moja radość. I póki nie spróbujesz, tak jak ja w dzieciństwie, truskawek z śmietaną i z cukrem, to nie zrozumiesz, jakie to jest super. Możesz patrzeć na to, niefajne, chyba nie zjem tego. Ale kiedy spróbujesz, będziesz chciał to jeść. A więc tak samo jest z Ewangelią. I więc obuwszy nogi w gotowość Ewangelii, czyli o czym on mówi? On mówi, że załóżcie odpowiednie obuwie na swoje nogi. To jest część zbroi. Jeśli idziesz po twardych kamieniach, po czymś, co może kłuć w nogi, ty musisz mieć dobre obuwie. I tym dobrym obuwiem jest Ewangelia, jest gotowość. Ewangelii i pokoju w moim tłumaczeniu. Gotowość, czyli ja rozumiem gotowość dobrej nowiny. Dobra nowina jest gotowa dla ciebie w każdej chwili, aby działać. Obuwszy nogi w gotowość, czyli wiecie, w tamtych czasach nie było asfaltowych dróg. Oni w ogóle mieli drogi albo ich w ogóle nie mieli. Czyli po prostu oni musieli mieć dobre obuwie. I taki rzymski wojownik, on musiał mieć dobre obuwie. Więc dlatego jest porównanie. Paweł jest świadom tego, czym jest dobre obuwie po prostu. I on mówi, że właśnie ta gotowość Ewangelii i pokoju, która będzie dostarczała pokój do twojego serca, to właśnie załóż to na nogi. Czyli zobaczcie. Pas prawdy, Ewangelia, bo to jest prawda, to jest śmierć Jezusa na krzyżu. Pancerz sprawiedliwości, sprawiedliwość, to jest Ewangelia. Gotowość Ewangelii, Ewangelia. On znowu o tym mówi, dlatego on mówił wcześniej, utwierdzajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Tak? Czyli miał na myśli Ewangelię. I potem on mówi, jak się utwierdzać? Załóżcie zbroję. Okej. Okay. I kolejny werset, czyli 16, mówi tak. A przede wszystkim, czyli on mówi przede wszystkim, czyli jakby podkreśla, że to jest coś ważnego. Weźcie tarczę wiary. I potem jest taki werset, jako ciekawostkę tylko powiem, który mnie osobiście mocno uderzył. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. To jest w ogóle szok. Czyli mimo tego, że Bóg jest łaskawy i kocha, jest dobry, on cierpi, kiedy on widzi, że ktoś zatrzymuje prawdę o Ewangelii. I jego to wkurza. Zobaczcie na apostoła Pawła, który w każdej chwili swojego życia on rozprawiał z Żydami na temat Ewangelii. On wkurzał się, kiedy bracia non-stop przykręcali Ewangelię. On wkurzał się na Galacjan, którzy stwierdzili, że na podstawie uczynku będą zbawieni. Na podstawie prawa, którzy skupiali się na prawie. On generalnie ciągle był wojownikiem Ewangelii. On był tak skupiony na Ewangelii w każdym na każdym kroku, że non-stop był obrońcą jej. Mówił, a ten, kto głosi inaczej, niż my mówiliśmy wam na początku, niech będzie przeklęty. Albo mówił, nazywał psami tych, którzy zmuszali chrześcijan do tego, żeby byli pod prawem żydowskim. On nazywa ich psami, złymi pracownikami.
On w ogóle był szalony na punkcie Ewangelii i już rozumiemy, dlaczego on mówi: gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy, nie wszystkich, nie ma mowy, że każdy, kto jest bezbożny i niesprawiedliwy, gniew Boży objawia się. Nie. Którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Jesteś niesprawiedliwy, oni mówią, prawda jest to, że jesteś grzesznikiem, na przykład. I on mówi, że gniew Boży objawia się, może objawić się, objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Czyli szok. I to jest tylko taka ciekawostka. Ale tarcze wiary, tak? My rozmawialiśmy, że on mówił przede wszystkim weźcie tarcze wiary. I w Rzymian 12:2 kiedyś o tym czytaliśmy. Zobaczmy, czym jest ta wiara, jak ona się bierze w człowieku, czym jest ta tarcza, tak? Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który wycierpiał krzyż. Patrzmy na Jezusa, który jest twórcą i dokończycielem wiary, na Jezusa, który wycierpiał krzyż. Czyli jeszcze bardziej upraszczając, patrzmy na Jezusa, który wycierpiał krzyż, bo dzięki temu będziemy mieli wiarę w sobie. O tym mówi ten werset. Czyli kiedy my patrzymy na Jezusa, który wycierpiał krzyż, my mamy tarczę wiary. Czyli skąd wziąć tarczę wiary, która ugasi strzały przeciwnika? Strzała będzie leciała, ale ona się rozbije o tą tarczę. Bo patrzymy na Jezusa, który wycierpiał krzyż. A więc wiara pojawia się w sercu kiedy? Kiedy słyszymy Ewangelię. Pamiętacie, tam w Rzymian jest napisane, że wiara rodzi się ze słuchania słowo, a słuchanie ze słowa Bożego. Tak? Natomiast ten werset, kiedy patrzyłem grecki tekst, to tam, gdzie jest napisane wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, tam jest mowa o wiadomościach. Tam drugie znaczenie tego słowa, że słuchanie Słowa Bożego, to jest znaczenie wiadomości, słuchanie wiadomości. Wiara rodzi się ze słuchania wiadomości. A więc ten werset równie dobrze można przetłumaczyć tak. Zresztą on jest napisany w kontekście Ewangelii. Tam już nie chcę tam iść, bo tego byłoby za dużo. Ale wiara rodzi się ze słuchania dobrych wiadomości. Tak naprawdę można by było przetłumaczyć ten werset. A więc, jakich wiadomości słuchasz, taka wiara się rodzi w tobie. Więc jeśli ty chcesz mieć wiarę Boga, tą, którą otrzymujesz od Niego, to żeby mieć tą tarczę wiary, to musisz patrzeć na Jezusa, który wycierpiał krzyż. Wtedy w tobie będzie pojawiała się wiara. Czyli tarcza, ona jest kolejną zbroją, która jest Ewangelią. Tak? Bo zawsze my patrzyliśmy na te wersety, że załóżcie zbroję i tak dalej. I ja nigdy nie patrzyłem, nie rozumiałem, że to jest Ewangelia. Że to o to chodziło. Ja zawsze patrzyłem na te wersety jako taką jakby, no spoko, okej, okay, czyli mam wiarę mieć, no dobra, no okej, okay, muszę mieć wiarę. No. Albo tam muszę mieć miecz Słowa Bożego, okej, okay, no to muszę znać Słowo, dobra, no i uczę się tego Słowa, sprawdzam tam i tak dalej. Nie rozumiejąc, o czym w ogóle jest mowa w tych wersetach konkretnie, co Paweł ma na myśli. Ja przeczytałem, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. To jest niesamowite. Zobaczmy o tym zbawieniu, tak? Weźcie też hełm zbawienia. Czyli on mówi o tym, że mamy założyć na łeb, na głowę. Mamy założyć hełm, który jest zbawienie. Hełm zbawienia. Zbawienie. Przeczytam chyba najbardziej popularny werset o zbawieniu. Łaską bowiem jesteśmy zbawieni przez wiarę. I to nie jest z nas, jest to dar Boga, nie z uczynku, aby się nikt nie chlubił. Czyli zakładając hełm zbawienia, my rozumiemy, co to znaczy. Tak? My rozumiemy, że okej, ja jestem łaską zbawiony przez wiarę, to nie jest ze mnie. To jest dar, nie z uczynku. Czyli ja muszę to rozumieć, że uczynki moje nie powodują mojego zbawienia. Ten hełm mam założony.
I moje uczynki nie powodują, że ja go nagle zdejmuję. Ja go nie zdejmuję. Ja po prostu, czyli rozumiejąc tym, czym jest zbawienie, ja mam ten hełm. Zobaczmy, te wszystkie informacje apostoł Paweł podaje jako informacje, które mają nam przysłużyć, posłużyć nam w tym, żeby ostać się w dniu złym, tak? Albo żeby kłamstwa diabła do nas nie docierały. I on nazywa te wszystkie informacje, on nazywa mocą Bożą. Zbroja Boża, którą nosisz, to jest moc Boga. A więc, jeśli my rozumiemy, czym jest zbawienie, to wtedy jakiekolwiek oszustwa by próbowały przejść do naszej głowy, nas chroni ten hełm. Ja wiem, że ja noszę to zbawienie. Ja mam go, Bóg mi go podarował. Uczynki nie mają wpływu na to. One w żaden sposób nie powodują, że ja tracę zbawienie albo dlatego, że uczynki jakieś popełniam. Złe czy dobre. Ani te dobre uczynki nie powodują, że ja jestem jakiś bardziej zbawiony. Nie wiem. Nie, zbawienie dokonało się przez śmierć Jezusa na krzyżu. I weźcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W Jana 17:17 jest napisane tak. Jezus modli się do swojego Ojca i mówi tak. Uświęć ich w Twojej prawdzie, a Twoje Słowo jest prawdą. My mamy wziąć miecz Słowa Bożego. A on mówi, Twoje Słowo, ono jest prawdą. My już wyjaśnialiśmy, co jest prawdą. Co jest tą nadrzędną prawdą. Jezus sam o sobie mówi, ja jestem prawdą. Na przykład zobaczmy w Jana 1:14, gdzie jest napisane, a to Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród was. I widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Boga, pełne łaski i prawdy. Czyli to Słowo stało się ciałem. Kojarzycie, często się mówią tak ludzie, i Słowo stało się ciałem. Czyli ktoś mówił i to się wydarzyło, tak? Jezus, który jest nazwany Słowem Bożym, On stał się ciałem. On jest chodzącym Słowem. Jezus mówi na przykład o sobie, ja jestem prawdą. A w innym fragmencie jest napisane, a moje Słowo to prawda. Czyli Jezus jest również Słowem Bożym. Jezus mówi, kto będzie jadł moje ciało i pił moją krew. Co On ma na myśli? Kto będzie zjadał mnie, kto będzie zjadał moje Słowo. Bo ja jestem tym Słowem. A więc, kiedy my bierzemy miecz, Słowa Bożego, który jest czym? Jest prawdą. Prawdą o czym? O tym, że Jezus przyszedł na świat i umarł na krzyżu. Czyli na każdym kroku my widzimy, że w tym kontekście mówienia o założeniu zbroi, on mówi o Ewangelii. Czyli co to dla mnie oznacza? Dla mnie to oznacza, że ja muszę więc zrozumieć, że to Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. I nie tylko, że okej, ja zostałem zbawiony i teraz po śmierci pójdę do nieba, a na co dzień to muszę jakoś to przetrwać. Nie. Właśnie to o to chodzi, że mamy przypasać biodra naszego umysłu, jak mówi Piotr, żeby rozumieć, w czym jest ta prawda, w czym jest Ewangelia. My mamy wziąć Ewangelię jako największą perłę, jako największy dar Boga, to, co Bóg dał dla nam, co nam podarował, i my musimy zacząć w nią się wgłębiać i wkręcać się. Nawet samemu. Brać Biblię i po prostu badać. Że otworzyć na przykład sobie jakiś werset, który mówi, nie wiem, właśnie jakiś otworzyłem jakikolwiek, 1 Koryntian 15:10. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem, chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo głosimy i temu uwierzyliście. Okej, no i dobra, wziąłem te wersety. Co mam z tym zrobić? No, zacznę badać słowo po słowie, sprawdzać. Tam, wszędzie, gdzie jest mowa o łasce Bożej, wszędzie, gdzie jest mowa o sprawiedliwości, wszędzie, gdzie jest mowa o prawdzie, bo Jezus mówi o prawdzie w kontekście swojej śmierci na krzyżu. On mówi, kiedy Syn Człowieczy będzie wywyższony,
poznacie prawdę i prawda was uwolni. Co on ma na myśli, kiedy mówi, będzie wywyższony? No będzie wywyższony na krzyżu, będzie przybity do krzyżu, do krzyża. Wtedy poznacie prawdę. Czyli co on ma na myśli? No poznacie doskonałą ofiarę Jezusa. Czyli możesz brać Stary Testament, spróbować znaleźć informacje w Starym Testamencie o tym, co miało się wydarzyć na krzyżu. Coś, co było napisane kilkaset albo nawet kilka tysięcy lat wcześniej, zanim przyszedł Jezus. Wiecie, kiedy Jezus przyszedł, to wstecz patrząc, to dla Niego to było to, co pisali prorocy wstecz kiedyś tam, to tak jak dla nas przyjście Jezusa 2000 lat temu. Taka różnica mniej więcej może być w różnych, oczywiście mówię o różnych momentach jakby dziejów Starego Testamentu. A więc biorąc te wszystkie informacje, okej, ja zaczynam jakby spróbować rozumieć. Jakikolwiek werset otwieram, chcę wam też bracia przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie i dzięki której dostępujecie zbawienia. Okej, ja teraz byle co otworzyłem i czytam, co mówi apostoł Paweł, tak? Więc ja zaczynam rozważyć. O, on przypomina dobrą nowinę, okej, czyli ją można zapominać. Tak? Skoro on mówi, przypomina, to znaczy, że można zapominać. I ja sam po sobie wiem, jak często daje się wkręcić w różnego rodzaju oszustwa diabła. Usłyszę coś, nie wiem, od lekarza, usłyszę coś z telewizji, usłyszę coś gdzieś tam i daje się wkręcać w to, nie przypuszczając tego przez dobrą nowinę, przez Ewangelię. Tylko jak pelikan, łykając to po prostu. Tak. Diabeł dostarcza oszustwo. Okej, łyknąłem. Potem chodzę i to oszustwo zaczyna wykonywać swoją pracę. Potem chodzisz, myślisz. I zanim dojdę do momentu, żeby zrozumieć, uświadomić, przecież to jest oszustwo. A Paweł mówi, żeby tak nie było. On mówi, przygotujcie się. Czyli bądźcie przygotowani wcześniej. Czyli to chodzi o to, żeby nie kiedy przychodzi przeciwnik, już staje przed tobą z mieczem, takim dmuchanym mieczem, bo to jest oszustwo wszystko, tak? Który jest taki duży, tak naprawdę jest przebrany w kostium jakiegoś wielkoluda, a sam jest taki, staje przed tobą i ty po pochu zaczynasz zbroję zakładać. Dawaj, buty Ewangelii. Dobra, zakładam. Dobra, gdzie mój pas? Gdzie mój pas? Szukasz tego pasu po mieszkaniu. To właśnie o to chodzi, że jak on przyjdzie cię oszukiwać, to żebyś był już w zbroi. A nie kiedy on przyszedł, a ty dopiero zaczynasz szukać tej zbroi w jakiś tam sposób. I dlatego tam jest napisane w tym 10 wersecie, w końcu moi bracia, umocniajcie się w Panu, w Jego mocy, przywdziejcie pełną zbroję, abyście mogli ostać się wobec zasadzek diabła i potem dlatego weźcie pełną zbroję, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Mam najpierw założyć zbroję, bo jak przyjdzie dzień zły, to wykonawszy wszystko, czyli co wykonawszy wszystko? Trwaniu w tej zbroi, w tej prawdzie, po prostu walcząc z tą zbroją, mając miecz Słowa Bożego, tarczę wiary, że diabłu nie będzie tak łatwo ciebie oszukać i spowodować twoje przygnębienie, załamanie, potępienie, nie wiem. Jeśli jemu uda się to zrobić, wiecie, diabeł nie pracuje, te zwierzchności, o których tu jest mowa w 12 wersecie, które rządzą w powietrzu, one nie pracują nad ludźmi, którzy już są oszukani. No jak ktoś już jest oszukany, no to po co go oszukiwać? No jest oszukany, super. A więc diabeł mocno skupia się nad tym, żeby oszukiwać tych, którzy nie są oszukani, którzy dostrzegają prawdę. Więc on wszystkie swoje armaty, wszystkie swoje różne pociski nakierunkowuje na tych, którzy nie są oszukani, żeby ich oszukać. I o tym też jest werset, aby zwieść jak najwięcej wybranych, tych, których Bóg już powołał, wybrał, którzy już dostąpili zbawienia. To jest jego cel. Bo co z tego, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu, jeśli diabłu uda się przekonać ciebie,
że na przykład, że jesteś grzesznikiem i nie jesteś godzien tej śmierci, na przykład. I nie jesteś godzien, aby przychodzić do Boga. No jeśli diabłu uda się przekonać, no to co z tego, że Jezus umarł, jak ty i tak nie będziesz miał relacji z Bogiem, jak i tak będzie niepokój w twoim sercu, jak i tak poddasz się, będziesz myślał, że masz tożsamość grzesznika i będziesz coraz bardziej zagłębiał się w grzech dzięki temu. Właśnie o to chodzi. On powiedział, diabeł stwierdził, okej, Jezus umarł na krzyżu, chociaż diabeł tego nie rozumiał, jak to się wydarza. On myślał, że on zabija Jezusa. On myślał, że on, udało się. I chodził szczęśliwy, się cieszył. Okazało się, że Jezus dokonał zbawienia. On wykorzystał to, co diabeł chciał zrobić złego, żeby przynieść zbawienie. To jest niesamowite. A potem zmartwychwstał. Najpierw poszedł do piekła, uwolnił jeńców, jak jest napisane. A potem zmartwychwstał, pokonał śmierć. Więc i diabeł... Zatkało jakby. Jak? Co? Okej, dobra. Ale ja ich przekonam, dzieci Bożych, że oni nie są sprawiedliwi wcale. Że uczynkami trzeba zapracować. O, tak. Ja wykorzystam Słowo Boże ku temu. Ja im przypomnę prawo. Jest przecież napisane. Kojarzycie, diabeł wykorzystywał Słowo Boże, kiedy Jezus był na pustyni, jest napisane, że diabeł używał Słowa Bożego. I diabeł do tej pory używa Słowa Bożego, wykorzystując często prawo, aby potępiać tych, którzy są już dawno usprawiedliwieni na krzyżu. I teraz, jeśli my nie będziemy tego świadomi, jeśli my nie założymy tej zbroi Ewangelii na siebie, no to co z tego, że... To dokonało się nasze zbawienie, jeśli my będziemy trwać ciągle w przekonaniu tego oszustwa. Nic się nie zmienia dla nas, więc diabeł stwierdził, okej, ja ich po prostu przekonam, że dalej są grzesznikami, że nic się nie zmieniło, że są grzeszni, wcale niesprawiedliwi, wcale nie święci, że uczynkami niech się starają zdobyć przychylność Boga. I wykorzystuje takie różne, przeróżne, o tym można dużo gadać. A więc zbroja, którą my zakładamy na siebie, jest niesamowita, bo to jest Ewangelia, którą zakładamy na siebie, która jest mocą Bożą dla każdego, kto wierzy. I to jest coś, co naprawdę potrafi dokonywać niesamowitych rzeczy w nas. I kończąc, przeczytam jeszcze ostatni raz te wersety i popatrzmy na nie z innej perspektywy. Popatrzmy jakby już, mając tą całą informację, którą powiedziałem, przeczytajmy te wersety w ten sposób. W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Już rozumiemy, co to znaczy. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Czyli diabeł będzie przychodził, oszukiwał, a mamy przewdziać tą całą Ewangelię. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Czyli toczymy walkę w naszych głowach. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły i wykonawszy wszystko, ostać się. Niesamowite. Stańcie więc, przypasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii i pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Wow. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. We wszelkiej modlitwie i prośbie, modląc się w każdym czasie w duchu, on też tutaj podaje receptę na chodzenie w tej zbroi. Czuwając nad tym z całą wytrwałością. Czuwając nad tym z całą wytrwałością i prośbą za wszystkich świętych. On mówi tutaj o przemianie umysłu, o tym, żeby trwać w trzeźwości, o tym, o czym dokładnie mówi Piotr. I dalej wspomina o sobie. I za mnie, aby była dana mi mowa, abym z odwagą otworzył moje usta do oznajmiania tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo w łańcuchach, abym o niej odważnie mówił, tak jak powinienem mówić.
Niesamowicie. Czyli on wciąż i wciąż mówi po prostu o Ewangelii. To jest wciąż i wciąż to samo. Dobrze. Dziękuję wam, bracia i siostry, bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, że byliście z nami, że nas oglądaliście i na YouTubie, i na Facebooku. Myślę, że dzisiaj albo jutro rano będzie to słowo w dobrej jakości na YouTubie i będzie można udostępniać dalej, do czego z całego serca zachęcam. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.